Mamy to, zaczynamy. Silno 2023. Pokaż jak wygląda. Tak to wygląda. Skład. Jest. Karpiowóz, siemi.pl. Tutaj Paweł dojechał z Gdańska. Już tu rzeźbi. Falstart, kurde, zaraz będzie dyskwalifikacja. Dobra, potem nagramy trochę wstępu, teraz działamy. Marka.
Siemano. Wczoraj nie było czasu nagrywać, do wieczora walczyliśmy. Dzisiaj tak od rana na szybko, a potem trochę więcej wam poopowiadam. Jesteśmy po pierwszej dobie. No i cuda. U Pawła branie o czwartej. No i w kołkach wylądował karp. To teraz walczymy jeszcze tam. Próbujemy go wyciągnąć, bo jeszcze jest ryba. A u mnie około piątej branie. No i zobaczcie, i tyle. Bardzo, bardzo ostry odjazd i tyle zostało z przyponu. Kopał dobrze i nie wiem, obstawiam, co to jest, bo właśnie możliwe, żeby przypon na fluokarbonie takim grubym się zerwał. No ale nic, no także pierwsza doba z przygodami. Zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejsze jest to, że miejscówki zagrały, tak? Bo u mnie jedna miejscówka zagrała, u Pawła miejscówka zagrała, więc wszystko mniej więcej wiemy, o co chodzi. No a teraz poprawić trzeba technikę, dostosować ją do warunków. Trochę będziemy łowić bardziej na sztywno. No i zobaczymy. A tak to co to? Oglądajcie dalej. Dzięki, na razie. Mamy zaczep, ten co wam mówiłem właśnie. Ryba wylądowała w kołkach. Tak jakby jej nie było tam już. No już po takim czasie może i nie być. Odłożyliśmy kij na rodpoda i z nadzieją, że się wyplączę, żeby nie rwać. No i czekaliśmy, ale niestety już 7 godzina jest, więc w sumie ponad prawie 3 godziny i nie wyszła. Zobacz. Więc już musimy jakieś ruchy podejmować, tylko no to właśnie jest to, jakby nie ma się środków pływających żadnych, to w sumie jakie tu można ruchy podjąć? W pław się nie popłynie, nie? I to tak trochę jest właśnie, ograniczone możliwości są. Jak sama gdzieś tam się nie wyplątała i nie ma się pontonu, no to... Robimy co możemy, żeby tego nie zerwać, ale no... Ta, tu jest głęboko od razu. Dobra, walczymy. Gówno jakieś. Ale ryba nie ma. Ja musi. Masz? Ty, ale gdzie masz podbierak, Rafał? A może i większy? To wie. To jest rana. Chyba leści przymulił o ten. Ty, ale coś idzie, nie? O, nie wiem, czy leść by tak... No może. Tak idzie na lewo chodzi. Mały karp mi się wydaje. Ta już ucieka tu w lewo, wiesz, w krzaki.
Lecz na pewno to nie jest. A ucieka ci na lewo? Chodź, to dawaj. Sztywniaka? Jo, jo, idzie, no idzie, idzie. To nie jest lecz. I ty, Paweł, daj kamerkę, ja będziesz podbierak. To ja nie wziąłem wodę w ogóle. Na pewno? Jest włączona, jak miga czerwona jest, tak? Tylko nie ekran jest włączony. To jak podniesiesz ten ekran i naciśniesz palcem na niego. Ale włączy. To ja to nie samolot? Karpi. Sazanik. Ale jest ryba. Mhm. Ujemy. Ty, co ty robisz? Mamy bączka popołudniowego, bo jest godzina około 12. I taki bączek się melduje na macie z lewego kija na skopeksa. No i wypuszczamy i czekamy na dalsze konkrety. Marka. Już, no. Dobra, wypuszczamy. Płyń po rodzicu. A nie, 13 godzina. No to coś się zaczyna dziać. Dobra, oglądajcie dalej, zobaczymy. Co tu wyćwiczymy. Jest karpik z nocy. Taki bączek się zameldował na lewym kiju. Na tym kiju tak, co było już jedno branie. Także to jest druga rybka. I zobaczymy. Skopek im jest smakowy. A co dalej będzie, to się okaże. Na razie, wypuszczamy. Płyń. Poszedł. Piękne okoliczności w środku. Trochę nie było co nagrywać, więc nie robiliśmy spamu, tak to się mówi. Ale nic, teraz mamy, jeszcze zostały nam dwie doby i dzisiaj się szykuje załamanie pogody, więc przygotowujemy się na ostro, na tę noc i na kolejną. Także może coś więcej wam pokażemy. Na razie, jak widzieliście, dwie rybki i to takie, jak to się mówi, klasy zarybieniowej. No ale dalej jeszcze, tak jak mówię, jak to się mówi, światło nie gasimy, także zobaczymy, co to wyjdzie. Lekka zmiana taktyki, ale miejscówki te same cały czas, bo dęcone te same. Lekka zmiana taktyki. Jest godzina 18, więc idę teraz przerzucić zestawy, pospompować trochę lekko, delikatnie parę kulek z kobry i... No i co? I czekamy na tą jedną chwilę. Ale najlepiej by było plus 20. No ale zobaczymy. Pływa tutaj taka, nie jedna. 25 z groszem nawet, ale no nic. Zobaczymy. Może się skusi na moje smakołyki. Dobra. Oglądajcie dalej. Narka. Yeah.
dawaj tu na lewo jedną. Zaczynamy ostatnią dobę, jak do tej pory widzieliście, no to z rybkami na razie walczymy. Szukamy kontaktu na różnych głębokościach, ale były wczoraj lekkie opikiwania, nawet były dwa brania, ale się okazało, że puste. Podejrzewamy, że to co już kilka razy się zdarzyło, czyli no, pływają karpie ze stawami zerwanymi i po prostu zahaczają żyłki, bo jakby to nie była taka typowa rolka, tylko takie dopikiwania. No i co, dzisiaj od rana mega wiatr się zerwał, bo zmiana pogody, spada ciśnienie, bardzo duży wiatr, aż musiałem zwinąć markizę, bo targało nią, miotało ją. No i zaczynamy ostatnią dobę, jest godzina 11, siedzimy tak jutro też gdzieś do 12, także ostatnia doba przed nami. Taktyki, zbrojenie się i może będą wyniki, zobaczymy, oglądajcie, na razie. Ale wieje dzisiaj ostro, ostro. Aż piana się robi na brzegu. A tu mam taki system, zrobiłem sobie przedłużacz na 12 V. Tutaj mam schowany go na razie tak, jeszcze muszę to pomyśleć. O, tu mam przedłużacz i on idzie aż tam do góry, do busa. I tu mam stałe 12 V. Mam kamerę SJ-kę, którą sobie ustawiam przy wędkach i chowam sobie, żeby deszcz nie dostała deszczu. No i tutaj odpalam. Nagrywam i brania. Pierwszy raz to w sumie testuję, także zobaczymy jakie będą efekty tego. No a póki co czekamy. Tak to wygląda. Mamy wiatr w dobrą stronę, bo jest ciepły wiatr w naszą stronę, więc w sumie spoko. Ale na razie no to ostro dmucha. Dobra, walczymy. O, i teraz wam pokażę, jak mi nagrywa. Mam ustawione pętle 5 minut. Zasilanie na stałe. No i tyle, zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jaki będzie efekt tego. Coś tam już mi się udało nagrać, więc na pewno potem do filmu wrzucę, zobaczycie. Ale jeszcze takiego najlepszej to wychodzą jednak na brania w dzień, a jednak takiego typowego brania w dzień jeszcze nie było. W nocy no to sygnalizator widać, no jak wiadomo, widać sygnalizator, widać swingera, bo mam też podświetlanego, ale finalnie no to tak jest ciemno, ale w dzień to są efekty z tego fajne, no ale dobra, jeszcze do jutra jest czas, także coś tam może pojedzie, także wam pokażę na pewno. No i dobra, czekamy teraz, czekam aż trochę przejdzie wiatr, bo się z Pawłem zastanawialiśmy, co tutaj teraz rzeźbić, ale na razie czekamy, bo jesteśmy pod wiatr, że nawet by nam dobrze byśmy w niej nie rzucili nawet, także czekamy, aż to wszystko się uspokoi trochę.
Założyć woderę? Rola dał. Urafała. 15:20. Kurczę, jak znienacka strzelił. No i chyba jak to idzie, Rafał? Ciężko. Popie. Ale go zatrzymałem na sztywniaka, bo ucieka, ściny ucieka i to jest najgorsze w tym temacie. Bo on od razu normalnie ze środka walił w ściny. Tak jak strzała, nie? Szedł. No i niestety, nie? Co, wchodzi tu? Akcja będzie zaraz, coś czuję. No będzie akcja, no bo czy go lekko go wyciągniesz? No, spróbuję, nie? Chyba, że spodnie buty byś ubrał i kawałek tu wszedł, co? Bo tu woda opadła i teraz by było jak wejść, Rafał. Co, czekaj. On tam jest. Chyba, że wejdę z podbierakiem, co? W spodniobutach. Może go sięgnę. Dobra, dobra, mamy. Mamy po walce, kurde, gościa. Jak on się prezentuje? Taki bączek. Bączolongo. 15:30, wiaterek dymie i jakieś bączki zaczynają wjeżdżać. Z liśćmi, czyli jesienne. O, ale rolę jako zrobił. Niesamowite. Niesamowity bąk. Taka sytuacja. Trzeba donęcić i na większego. Ale jakie kolory ładne. Jesienne na płetwie. Taki. Bączolongo, dobra. Puszczamy. Ciśnie. Post. Dobra, bierzemy się teraz. Dalej, ostatnia doba. Ciśniemy. Siema, ale była rolada. Nie zdążyłem niestety nagrać. Ale idziemy ważyć teraz. Idziemy ważyć i robić zdjęcie. Nie, ważyć w sumie nie będziemy, bo taka pewnie dyszka. Ale pojechała. Prawy kij pojechał. Godzina jest 19:50. Takiego mam łuskacza. Dobra, zaraz będziemy robić zdjęcie. No i taki kolejny bączek się melduje. 19:40, prawa miejscówka odpaliła, zasypana czterema spombami, nie? No z godzinę temu. I zobaczcie, Irona, nie? Tam jeszcze kule z kobry poleciały. Także coś tam widać, że chodzą. Dobra, szkoda czasu, wypuszczamy od razu. No i co, koniec zasiadki. 4 doby dobiegły końca. Czas tak szybko leci. Jak się zaczyna, to ojej, tyle strategii, tyle czasu, a tak naprawdę to moment. No co, tak jak widzieliście, trochę połapane. Mogło być coś tam może i lepiej. Ale no, tym razem duża rybka nie chciała współpracować. Choć jestem pewny, że miejsca były dobre, więc tak naprawdę to już jest kwestia żeru. No nic, oglądajcie dalej, oglądajcie kolejne filmy, subskrybujcie kanał. Na pewno będą się pojawiały jeszcze ciekawe tematy. Pozdrawiam, na razie.